Cześć moi drodzy, ja jestem Krystian, to jest Justyna. Cześć. I witamy w kolejnym odcinku z No Jams Rush. Odcinki z tej serii nagrywamy jak zawsze w niedzielę, także mamy dzisiaj Epic Sunday, możemy zapytać w klanie o jakąś kartę epicką. Możemy dzisiaj jeszcze otworzyć dodatkowo klan Chesta, a w sklepie mamy jakiegoś free epica. Dodatkowo mamy do otwarcia 4 skrzynki, 2 goldeny, 2 silvery, ale zanim przejdziemy do openingu, sprawdźmy co podesłaliście na e-mail. Przegląd fanartów! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Pierwszy fanart został nadesłany przez Pawła. Uwaga! Royal Ghost! Royal Ghost, no stary, kontury mazaczkiem, biała broda normalnie, przecież białego mazaka nie ma, także nie pomalowałeś. Bardzo ładna korona. To są chyba dwa kolory niebieskiego, co? Pelerynka jasno i ciemno niebieska, moim zdaniem. Osiem. Elegancko, mi się też wydaje, że 8. Także super. Lecimy dalej. Oto fanart nadesłany przez Żaku. Okej, Żaku, sprawdźmy. Lumberjack. Zobacz, jaki pijany, coś mu z gęby leci. Jaką klemę ma czerwoną. No fajny ma nos, podoba mi się. No fajnie, to kredkami dokończone. Kontur normalnie. Sutka nie ma gościu, jaki gościu nie ma rage. Sutka. Jaki rage. To powinna być ta chyba. Bardziej butla taka, nie? No ale ładnie. On jakiś cuba jakiegoś zżera. Fajne ma palce ten na dole, podoba. No palce, zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No jest, myślałem, że misłeś kurczę jednego. Jakiś taki umięśniony, nie? Taki no, wielki ten. No fajne, fajne. Ja stawiam na 8. Ja daję 9. No. Bo mi się nos podoba. Dobra, to tylko za ten nosek. Lecimy dalej. Kolejny fanart nadesłany przez Adriana Pyrkę. Adrian, sprawdźmy. O, Last a to jest day. Z innej po prostu gierki. To ja nie wiem jak wygląda Frenzy Giant, to z ty Last oceniaj. Day'a, Frenzy Giant, no tak samo wygląda Frenzy Giant. To jest taka gruba maciora, która chodzi i na hita macie, na liścia. To są pryszcze, czy co to jest? No ogólnie to są zombiaki, są zainfekowani, tak? Szelka mu strzeliła i się sadło wylało, widzisz tutaj? No, pan nawet cień jest z tyłu narysowany, widzisz, po świate? No, ładnie. No, kurde stary. Ja chyba dalej lecę z 8. Na razie nikt na 9 jeszcze nie zasłużył, ale 8. No to ja też daję 8. Bo super. No, bo z innej gierki w sumie tak, też, nie? Daję 8. Dobra, lecimy dalej. Czwarty fanart nadesłany przez Szumiksa. Szumik, sprawdźmy. Wow! Bracie! No to jest fanart, dobierz się z gościa przykład. W ogóle bardzo ładne zdjęcie, takie, że kredeczki naokoło, podpis. Tak, z góry ładnie zrobione zdjęcie. W końcu prosto, a nie kartka tak, a zdjęcie tak. Później Farrell musi to w Photoshopie przerabiać, żeby to by ładnie wyglądało. Ładne kolory. Zobacz, jak ta lawa płynie no, mu przez ten. Mega, wygląda jak żywa. Kurde, dycha. Stary, pierwszy raz dycha. Też dycha na No Jams Rush. Super, super fanart. Bierzszy przykład z Szumiksa, bo takich w zeszycie już nie będę przyjmował. Jest to... Giant szkieleton? Tak, ale... W sumie szkielet jest biały, nie? No to w sumie jest skończony czy nieskończony jest ten fanart? Jest chyba skończony, nie? Skończony. No, no okej. Mi się podoba. Moja ulubiona karta, bardzo ładnie wykonana. Ja 7. Ja daję 8. Okej, lecimy dalej. Kolejny fanart został nadesłany przez Krzyśka. Uwaga! Farrell! Legendary card! Ty, no dobre! Dobre to takie. Pokaż się tu bliżej. Że co, niby pistolet? Masz jakąś przepaskę tak? na oku? Przepaska na oku, ta kominiara bandycka, Golden Lexy. Lajka, zostawcie łapkę w górę. O, pistolet chyba nad głową, plata o plomo, jak nie dasz łapki, no spoko. Rąbów, co żeś się gościu namazał. Widzę dużo latek, to ty nie masz, no ale stary propsuje za pomysł. Fajne, fajne, no ja daję 7. A ja daję 8. Super, super, naprawdę podoba mi się. Gratuluję pomysłu. Kolejny fanart został odesłany przez... Igora Gościckiego! Król! King! Taki płaczący. Crying King! No dobra! Stary, no ołówek, taki... kredki, no wiadomo, że odbite, wiadomo, że odbite. Ta warga fajna. No ja daję 6. Ja też daję 6. Ale ładnie narysowałem. Ale ładnie. I ostatni fanart w tym odcinku nadesłany przez... Łudego! Uwaga! Balon! Czyli no, twoja ulubiona karta. Tak, moja ulubiona karta, balon fajnie, szkielet wiadomo, musi być biały, dlatego nie jest pokolorowany. No kurde. Bardzo ładnie, te liny jak ładnie narysowane w ogóle. Cieniej, grubiej, nie? Wiadomo, podkreślone, no z 8, daję.
Ja też daję 8. 8 daję, także mordo. Fajnie, łudy. Pamiętajcie, mordeczki, jeżeli chcecie być na odcinku, wysyłajcie fanarty jeden w tygodniu. Starajcie się, bo brzydkich fanartów nie przyjmujemy. Możecie wysłać kilka fanartów, a my z tego wybierzemy tylko jeden. Tak jest, także zapraszam do podsyłania na gamingwithfarel@gmail.com. A teraz przejdźmy do openingu skrzynek. Jak zwykle zaczniemy sobie od openingu najsłabszych skrzyneczek, czyli od silverów. Jedziemy. Gold. Rakieta. No i szkieletonki. Jedna karta rzadka, spoko. Następny. Gold. Elixir Collector. No i Rose'y. No i dobrze, kolejna karta rzadka. No i teraz goldeny. Gold. Royal Giant. Goblin Gang. Zap, fajnie. I rakieta. Coś chyba ma być odcinek z rakietą, czuję. Uwaga. Gold. Minion Horda. Spirki. Goblinki. Ograjda. I Knight. 21, super, super, może super. Być. Dobra, przejdźmy teraz do sklepu, bo tam mamy jakiegoś epika. Tak, sprawdźmy jaki będzie epik, jestem mega ciekawy. Uwaga. Dragon, Baby Dragon. Balon! O, no i to mi się podoba, i tak ma być. Super, balonik. Przyda się. Coś kupujemy tutaj, może zapa, co? Zapa na pewno, 150, co to jest? Normalnie zapa i strzałki mi się wydaje za 300, co? Normalnie, bierz te strzałki. 30 strzałek. Flying Machine, pokaż tą Flying Machine, ile ona kosztuje? 1212 kart. Mamy na jednym poziomie, no tak słabo trochę, nie? Bierzemy, popróbujemy? O, dobra. Weźmy. Zgadzam się. Dobra, bierzemy Flying Machine, czyli mi się wydaje odcinek dzisiaj z Flying Machine coś zrobimy. Dobra, przejdź teraz do openingu Clanchesta, nie? Przecież zapomniałem o Clancheście, gościu. Tak, może wypadnie jakaś legenda dzisiaj. Dobrze by było. Uwaga. 8 kart. 1620. Fireball. Goblin Hat. Mega Minion, super. Balon. Ice Golem. Executioner, ale odblokowaliśmy Executionera. I poprosimy chyba dzisiaj o niego, co? Nie lubię jego takiego mordy, nie lubię tej pijackiej, alkoholickiej. Dalej, skipuj kiepa. No i Royal Jalen 240 razy. No, to spoko, nie? Ale dobrze, Executioner odblokowany. To teraz poprośmy sobie o jakąś kartę epicką. O, pokaż co możemy poprosić. Epic Sunday, niżej, niżej. Giant, Executioner może? Mi się wydaje, że tego Exe trzeba poprosić, bo to jest taka karta na niskich poziomach OP. Naprawdę kontruje dobrze. Jak ktoś ma nawet lawę, to jest od razu mega push. Dobra, to nam się przyda. Bierzemy Exe. Request. A my ciśniemy ustalić jakiś deck. Dzisiejszy deck, który przygotowaliśmy, wygląda następująco. Jest w nim Flying Machine, Tombstone, Miniony, Executioner, Baby Dragon, Mega Minion, Zap, no i oczywiście Golem. Możemy ulepszyć sobie dwie karty epickie, Golema, Executionera, ale na razie może zacznijmy od Flying Machine, co? Bo mamy go dopiero na pierwszym levelu. Tak, zobaczymy na jaki poziom go podniesiemy. Jest to karta rzadka, tak? Dobrze mówię? Tak, rzadka. Rzadka. 150, lecimy dalej. Bo koniec. No i to by było na tyle, trzeci poziom. Executionera na drugi. W 100% trzeba go podnieść. Patrz, 10 razy 2, 4 razy 2. No super, ładnie to wygląda. No i Golema. Golema obowiązkowo. Jedna z moich lepszych kart. Grałem nią bardzo długo, zanim odblokowałem Lava Handa. Wow, patrz, plus 352 HP. Grubo, nie? Mhm. No i on jest trochę drogi ten deck, bo ma aż 4-0 eliksiru. Jak widzimy, ktoś nam dał Executionera, mamy 2 na 4 karty, bo poprosiliśmy po prostu go w klanie. Dobra, dam tu jeszcze jednego donejcika. I co? I zaczynamy. Może ja pierwszy? Dobra. Rura. Gangster ty, gangster jakiś. Jakiś Gangsta Paradise. 8 poziom. 8 poziom, my też 8, spoko. Dobra, ryzykujemy. Wychodzimy z Golemem za King Towerem. Zaraz jak nam rzuci barby z Rangem. Tak. I na to banditkę. No i dobra. Wiesz co, mogliśmy... Kurczę, Tornado jeszcze do tego deku. Też jest całkiem spoko. Jak co jest teraz? Baby Dragon i Executioner. No czekamy, aż Wizard zaatakuje. I przez też rzekę... Ma Baby Dragona. I przez rzekę Executioner będzie go naparzał. Na piątym Wizard. Kurde, mówiłam, że będą barby. Tak, musimy się bronić, nie ma opcji. O, jak pięknie! Mordo! Dobra, dałem ten Flying Machine, że dobrze wiesz. To wyszło. Bardzo dobrze.
Execute Owner OP. I dobra, Baby Dragon Exe, tak niech leci. Zobaczymy, czy jakiś push zadadzą. Szkoda, że nie ma żadnego tanka przed. Minion Horda. Jak zgasili ładnie. No, sorry mordeczko. Sorry. Maty e-barby, nie mamy teraz ani no Tombstone'a. Właśnie będzie gorzej, jak w takim odpowiednim momencie rzuci te Barbariansy i zgasi nam wieżę od razu. Dajmy Mega Miniona na początek. Jaka cisza! Jaka cisza! Jaka cisza, damy teraz tu Golema. Dobra, Golem, żeby ten Giant przyjął push od Wizarda. No idź, gol! Jezu, jaki on jest powolny. O kurde, dobra. Execute Honor przez rzekę. Zap! To nie zap. To już nie ma sensu. A, żebym ja rzucił zapa? Tak. Myślałem, że on ma krzyczeć zap. Ale ładnie wyszło. No spoko. Pomógł ten Mega Minion dużo. Mega Minion naprawdę do deku. Co on rzuca na tego Execute Honora? Minion Horde na Exe to jest tak jakby rzuciła... Szkieletonki na Valkyrie. O! Albo Loga... Na Miniony. Na Miniony. No, Loga na Miniony, no, dobre. Teraz robię zajebiste kombopa. Baby Dragon go dogoni. Poddał się? Nie. Dobra Goblin baryłka, mordo. Z twojej strony. Taka no, jedna zaraz. Z lepszych, moim zdaniem. Luzik, arbuzik. Myślałam, mamy że... w ogóle e-barby? Chyba mamy. Mamy, nie? Ale na jakimś tam samym poziomie. Teraz możemy dać na to zapa, bo Golem wybuchnie i... Patrz, jak się Baby Dragony biją. No. Grubo się naparzają. Dam jeszcze to Executonera, bo chciałbym zrobić to na 3. Nie, ale to był najgorszy ruch. Gosh damn. No dobra, wygrałeś na 1. Zapem jeszcze cię dowalę. Dawaj, Dragon! Tak! Tyle. Mogłeś mu dać rozwalić jedną wieżę, to byś wygrał na 3. A no! Fucking! Silver chest. Git. Podobało mi się, fajnie się grało. Teraz zagra Justa. Musimy sprawdzić jeszcze, jakie mamy zadania w questach. No właśnie, zadanie w questach. Play drop cards 80 razy na 1 na 1 battle, okej. Okay. No to jeszcze tylko 2. No i coś tam jeszcze było, czy nie? Play card that cost 2 eliksiru. Albo mniej, 50 razy i... Donate 30 kart. Dobra, donate 30 kart to szybko pójdzie. No kupiłeś dzisiaj strzałki. No to co, oddaję. Bo to kupiłem. Przecież zwróca mi się hajs za to, nie? To co, teraz Justa, battle? Spróbujemy. Ty nie grasz nigdy golemem, nie? Nie. Tingle Slick. Z golemem trzeba się skupić. Daj Tombstone'a. Na początek. Pan dobra rada. Idziemy z lewej, tak? Chyba tak, no tak, jak skoro tu też szkieletonki idą. Tu jedzie Witchka. Witchka, Exedaj. Exedaj z prawej, tak. I poczekaj, jeżeli ten Executoner rozwali tą Witchkę na lajcie, to wyjdź z Golemem przed Executonera. Trzymaj już też Golema tak przed. Dawaj, dawaj, dawaj Golema, dawaj, 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 dawaj. Za wolno, widzisz? Za wolno. Dobra, Witchka się przerzuciła na szczęście. Miniony na balona, ale trzeba było dać z tamtej strony, bo one wtedy by miniony zabiły balona i poleciały może za Golemem. Dobra, trudno. Eka na 7, w ogóle to gościu ma 10 poziom, jakbyś chciała zauważyć. Dobra, pomału, pomału, nie! Patrz, dostanie jeszcze. Jeszcze nie, teraz. Dobrze, super. Idealny timing. Dobra, nic, my czekamy, tak. Musimy się bronić, jak widzimy, on ma Witchkę. Mhm. Dobra, tutaj, no gdzieś. I na tą Witchkę co tu rzucić? Może tego Flying Machina, co? Dobra, ale dopiero jak ona wejdzie tutaj. Gdzieś tutaj tego Flying Machina daj, no. No dobra, spoko. I on powinien się teraz rozpędzić. On się rozpędza? Znaczy rozpędza, no dolecieć, nie? Freeza ma, kurczę, niedobrze. Teraz Golem, Golem szybko przed Flying Machine. Nie ma już tego nie Flying Machine. Nie ma Flying Machine, dobra, miniony na pekę. O kurde, Minion Horde na 11, no to średnio, zostaw, zostaw, to niech się już wyklaruje. No nie wiem, nie? Nie, nie miniony. Kurde. No, ja bym dał Executonera chyba. Dobra, dobrze. Jednak dobrze wyszło. Myślałem, że będzie gorzej. Tombstone. Teraz mu się nie damy. No, Tombstone.
Execute Honor za King Towerem. No, może być. Flying Machine daj z prawej tutaj. Dobra, może być, może być. Wizard jest. Mega Minion na to gówno wszystko. Ja bym dał tam właśnie Mega Miniona chyba. Patrz, dobrze, nie doleciał, super. Teraz Mega Minion, okej. I co teraz? Cwaniaczku, stop, my musimy czekać. Zasłaniasz mi. Golem, super, super timing. Jest, idealny timing. Drugi Executioner, dawaj go. Dobrze, 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 teraz albo nigdy Justa. Nie, trzymaj tego zapa, trzymaj, trzymaj, będzie Minion Horda. Trzymaj zapa. Czekaj, czekaj, czekaj. Rzuciłaś? Dobra. Tak. No. Dobra, dawaj Tombstone. Dobra, Mega Minion może być. Baby Dragon, okej. Flying Executioner. Tak, tak, dobrze, 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 dobrze. Rzucaj Egze! Pięknie spuszował, zobacz. I teraz tak. No, golem, musisz być golem. Dawaj, szybko, golem, golem. Krzywo rzuciłaś. I Executioner go weźmy bokiem? Nie, zblokował się. Wow, ale miałeś szczęście. Zawsze rzucaj go na ścieżkę od razu. Oto pójdzie taki mały błąd i byśmy przerżnęli, a tak wygrywamy z 10 poziomem. Jeszcze nas zamroził. Wygrana, bo on teraz golem ginie. GG, good game. Pięknie, udało się. Easy peasy, fajnie, fajna, fajna rozgrywka, dobry deck. Ci powiem, żeśmy bardzo ładnie go skontrolowali. Jak na tą arenę to jest bardzo dobry deck, no. Jak ja zagrałam dobrze golemem. No właśnie, o to tu się rozchodzi. Free chest? Może Lega spadnie. Gold, Bomb Tower, Jezus, myślałam, że legendę! No, jest, wiesz, ja raz w życiu miałem legendę, chyba rok temu ze Free Chesty, jeszcze te, co były Free Chesty się respiły, nie? No, ja też miałam legendę, miałam chyba Ice Wizarda. Pierwszą, nie? Z Free Chesta, no, coś takiego. I to chyba na tym... Collect? Na tym później się kończy, jedną możesz mieć legendę z Free Chesta i już nie będzie. Hog Rider. Spoko! Hog jak najbardziej na propsie. Ja może coś w tym deku zmienił, zamiast... może jakiegoś Poisona? Graveyarda jakbyśmy dodali. Ile Graveyard kosztuje? 5. 5. Graveyard zamiast Flying Machine próbujemy? No spróbuj, możemy spróbować. Zobaczymy, dobra, czy się spisze. Rura. Łyka wody. Ejzo. LP Asesino. O kurde, okay, Prince no na czwartym. Prince na sam początek, super. Nie muszę dać golema, bo co dam? Executionera to dostanie gonga i padnie. Tak. Minionki do pomocy. Czemu na czwartym? 10 poziom, no kurde. Jeszcze ci ma na zapa twoje miniony. Fantastycznie. Typy. O! Udało się. O, dawaj graveyard, leć. Ładnie, ładnie, ładnie. Zap. Nie ma zapa teraz. Ale go skipłem. Nice, nice, nice. Nice! Już nie, się zamachnął, nie? No. Nie zdążył. Wysokie karty ma gościu, niedobrze. Znaczy, niech będzie miał Fireballa, to już będzie całkiem rewelacja. Dam Executionera tak od tyłu, bo jak poleci Minion Horda? Nie, on miał zapa. Myślałem, że miał Minion Hordę, kurde. Minion Hordę też miał. Miał, nie? No. Miał Minion Hordę, no właśnie. Czyli tutaj Minion Hordy na pewno nie da. Musimy sobie spokojnie ataczek... Ataczek. Atak wyprowadzić z prawej, czy idziemy na 3? Może najpierw się z broni, jak nie ma jeszcze podwójnego elixiru. Ale muszę z golemem gdzieś wyjść. To wyjdź z lewej. Dobra, wychodzimy z lewej. Czyżby odpuścił morda pieczona? Nie, ja myślę, że jeszcze nie odpuścił. Nie, chyba co? Ty masz 10 poziom, tak? Tak, ja mam 10 jeszcze, no. To fajnie, gościu ma 2700 na 10. Co on tu robi? Ja mam 4K. Co on tu robi? Ty na 9 miałeś 4K chyba. No, ja na 9 już miałem 4K. Chyba odpuścił. No dobra, czyli easy win. Dobra, super, thanks. Graveyard. Graveyard, tak damy od boku. I to było na tyle. Czy zagrasz jeszcze tę jedną rozgrywkę? Zobaczymy. Szybki win, nie? Nice, 3 koronki wpadły, zarąbiście. Super, i golden chest. Jak zawsze, na propsie. Teraz Justa.
deck z graveyardem. Ten Flying Machine też spoko, ale zobaczymy tego graveyarda. Czy jest lepszy? Mhm. Zamiast Tombstone'a może trzeba by było dać Elixir Collector? Nie musi być Tombstone. Musi być. To jest wymóg konieczny. Wymóg konieczny? No, to obroń teraz to wymóg konieczny. Wow! Ale push chciał zrobić, widziałaś to, cwaniaka? No, ale się nie dałam. Nie dałam się. Kurde, ten Egza na drugim kuleje, kurczę, całkiem. Niedobrze, tak słabo. Ten goblin, jak go męczy, widzisz, to chyba z piąty raz już go rzucił. Jeszcze go spuszuje, no, myślałem, myślałam. Że... Dostałby na cymbał. Dobra. Ryzykujemy. Ryzyk fizyk. No, najgorsze, jak ktoś da dużą kartę eliksirową. Nie! Ale on ma chore combo. Czemu w ogóle... Ale gościu ma chore combo. No, pięknie. I w ogóle gościu ma go na piątym, nie? Dragona daj. Dragonika. Ta wieża powinna siąść. Zap, super, super, super. Idealnie. Dragon, nawet się nie przerzucaj, nawet nie myśl o tym, żebyś się przerzucił. Dobra, no przerzucił się wziął, no. No ja... Ja pierniczę, tam pijany jest ten dragon. Pa, i teraz tam atakuje znowu. Baby dragon, piłeś dzisiaj coś? Z Inferno Dragonem? Jakiś płyn hamulcowy? Nie wiem, czy nie dać graveyarda teraz. A, spróbuj. Co nam tam szkodzi? Ewentualnie przegramy. No, kurde. Teraz polecą za nim batsy. To rzuciłaś te miniony. Nie dogoniły balona. Czemu już zarzucasz za balona, nie przed? Bo się bałam, że spirit mnie złapie. No dobra. Udam, że to zrozumiałem. No. Dobrze zrobiłam. Gościu. O, teraz było spoko, ten egzekutoner te batsy zgasił idealnie. Teraz golem środek. Już, już przed egzekutonerem. Tak, tu. I git, i na to graveyard kładziesz. No dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Zobacz, jak ich odciągnął. Nie, 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 gdzie tym zapem? Tu baby dragon, no. Egzekutoner, egzekutoner, egzekutoner. Dobrze, patrz, co się dzieje. Jest. Pięknie, żeś ich zapała. Tym tombstone'em, tombstone do tyłu, do tyłu. Za? Nie, nie. Nie miałam co rzucić już na tego tombstone! Żeby do tyłu odciągnąć. Dobra, spoko, rozgrywka i tak. Także moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście łapeczka w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku z No Jumps Rush. Trzymajcie się. Cześć. Hej.